Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu omówić najnowszą funkcjonalność oprogramowania ARM Development Studio w wersji 2022. ARM Development Studio jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym stanowiącym pakiet narzędzi służących do programowania systemów budowanych. Obsługuje wszystkie rodzaje projektów podczas rozwoju, od badań i architektury po aplikacje czasu rzeczywistego i kodowanie urządzeń. Przyspiesza projektowanie systemów i tworzenie aplikacji. Do cech oprogramowania Development Studio możemy zaliczyć wsparcie dla wszystkich procesorów ARM, w tym wczesne wsparcie umożliwiające wykonywanie innowacji. Różnorodność narzędzi do wszystkich etapów rozwoju produktu, w tym walidacji, architektury, opracowywania złożonych procesorów, heterogenicznych projektów wieloprocesorowych i aplikacji mikrokontrolerowych. Jest to również wiodący w branży kompilator C++ firmy ARM, a także debugery, narzędzia optymalizacyjne, modele symulacyjne i łącznie z platformami, a także pakiety oprogramowania. Jest to także dostęp do bazy danych ponad 5000 urządzeń, bezpłatne oprogramowanie pośredniczące i integracja z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego. Są to również znormalizowane interfejsy oprogramowania oparte na C i SIS, zapewniające wydajną przenośność i ponowne wykorzystanie kodu. Jest to również łatwe użycie środowisko IDE, umożliwiające szybszy i bezbłędny rozwój, a także wsparcie techniczne dostępne od ekspertów ARM, jak również procesy rozwoju posiadające certyfikat ISO. ARM wydał najnowszą aktualizację oprogramowania wersji Gold, Silver i Bronze. Najnowsze wersje ARM Developer Studio obsługują teraz Cortex M85, a także wnoszą aktualizację wszystkich dostarczonych komponentów. Najważniejsze nowe funkcje to już wspomniane wcześniej obsługa procesora Cortex M85, a także wsparcie dla innych procesorów zapewniane wcześniej tylko przez Platinum Edition. Aktualizacja wszystkich dostarczanych komponentów to kompilator ARM dla Embedded 6.18, usprawnienie analizatora wydajności 8.0, naprawione platformy wirtualne FVP, przebudowane za pomocą szybkich modeli 11.17, analizator grafiki 5.11. Usunięto także lukę w zabezpieczeniach poprzez aktualizację. Cortex M85 to najnowszy procesor firmy ARM dla aplikacji budowanych IoT. Cortex M85 to najbardziej wydajny procesor Cortex-M z ulepszeniami mikroarchitektonicznymi, zapewniającymi najlepszą w swojej klasie wydajność i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. ARM Developer Studio 2022 zapewnia pełne wsparcie dla Cortex M85 we wszystkich edycjach. Kompilator ARM dla Embedded 6.18 umożliwia z kolei użytkownikom tworzenie zoptymalizowanego kodu pod kątem procesora, a także programistom tworzenie kodu. Obsługa debugowania i FVP dla tych procesorów wymaga licencji na wersję Silver lub wyższej Development Studio. Obsługa kompilatora wymaga licencji Gold Edition lub wyższej. Dostarczane są również przykładowe projekty demonstrujące zaawansowane funkcje tych procesorów, takie jak obsługa SVE2 i BFloat 16. Procesory te są obsługiwane przez narzędzie Streamline Performance Analyzer dla systemów Linux, Android i zastosowań typu Bare Metal. Ta aktualizacja Streamline dodaje również obsługę procesorów graficznych Mali G510 i Mali G310. Kursy aplikacji na Androida mogą również uzyskać bezpłatny dostęp do Streamline w ramach ARM Mobile Studio. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.